trwa przebudowa odcinka drogi Szczecinek-Żółtnica. Jest to, tak jak pan zauważył, już trzeci etap tej inwestycji. Pierwsze dwa powiat szczeciniecki realizował w latach 2020-2021. Jeżeli chodzi o trzeci etap, to przebudowany zostanie odcinek na długości 830 metrów. Oczywiście jezdnia zyska nową nawierzchnię, zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstanie również pobocze o szerokości 1 metra. Powstanie również szykana dla uspokojenia ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2 metrów na długości całego przebudowanego odcinka. Koszt tego etapu inwestycji to ponad 1 969 000 zł. Powiat szczeciniecki otrzymał 50% dofinansowanie w kwocie ponad 969 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tak jak mówiliśmy, jest to kolejny etap. Dwa pierwsze były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wówczas powiat szczeciniecki otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2 993 000 zł. Całkowita wartość dwóch pierwszych etapów to ponad 3 651 000 zł. A więc mieszkańcy Żółtnicy, Szczecinka, którzy będą podróżować tą drogą, mogą się już cieszyć z nowego odcinka drogi, która została przebudowana, dodajmy, na długości łącznie ponad 4 km.